a my teraz będziemy nie zaśmiecali naszej głowy, bo będziemy rozmawiali o czymś bardzo mądrym i też będziemy mieli wyjątkowego, inteligentnego 16-latka. A właściwie mamy geniusza, geniusza IT. Tak. Witaj serdecznie, dzień dobry. Witam. A właściwie może zacznijmy jednak w zgodzie z protokołem dyplomatycznym. Ewelina Łasińska, dzień dobry. Dzień koordynator dobry. Konkursu dzień. Wyższa Szkoła Biznesu, National Louis University, dobrze? Tak, tak, dobrze. Wszystko się zgadza. Wiktor Jezioro, zwycięzca tegoż oto konkursu. To raz jeszcze, dzień dobry. Dobry. Wiktor, ile ty masz lat? Przypomnij. 16. 16. 16 mm-hmm. lat. No to nieźle. Waldemar Lipiński, nauczyciel informatyki. Dzień dobry. Witamy. Od pana Waldemara to wszystko się zaczęło. Wyjaśnijmy. Ale może najpierw powiedzmy, jakiego rodzaju zwycięzcą ty i geniuszem jesteś. Co doprowadziło ciebie do tego zwycięstwa? Według mnie doprowadziło do zwycięstwa mnie to, że po prostu przedstawiłem projekty z wielu różnych dziedzin informatyki. Nauk ścisłych. Na przykład decentralizacja, obliczenia naukowe na platformie rozproszonej. Mhm. Kontynuuj, spokojnie. Postaramy się zostać. Systemy oparte na technologiach typu blockchain, oparte na kryptowalutach. Technologie, które pozwolą zmienić świat. Na przykład system amatorski system elektrowni fotowoltaicznej, słonecznej. I to, o czym wszystkim mówisz, to będzie miało zastosowanie w naszym życiu codziennym? Tak, będzie miało zastosowanie, ponieważ to jest przyszłość. Bo blockchainy i technologie rozproszone pozwolą na tak jakby zapewnienie równości i jedności wszystkim ludziom. Aha, panie Waldemarze. Bomba. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Tak, jeszcze na wakacjach gdzie byłeś ostatnio? Na wakacjach? No. Na wakacjach to siedziałem w domu, do babci jeździłem, do dziadka. Do cioci, ale do wychodziłeś na dwór. Tak. Dobra, a po godzinach, słuchaj, jeżeli chodzi o jakiś sport, to tam pokopiesz w piłę z chłopakami, czy jak to wygląda? Nie, ja sportu za bardzo nie lubię, nie za bardzo się sportem interesuję. Ale jest ukierunkowany, wszystko wiadomo. Oczywiście. Tak. A poza, słuchaj, informatyką, masz taką odskocznię gdzieś dla siebie? Tak, mam taką odskocznię, typu na przykład nauki ścisłe. Zajmuję się też taką biologią, ogólnie interesuje mnie tak jakby biologia, takie nauki ścisłe, matematyka. I słuchaj, tak było od zawsze? Od kiedy pamiętasz takie nauki ścisłe? W wieku przedszkolnym interesowałem się elektryką, kabelkami się bawiłem, tak potocznie mówiąc. Kostkę Rubika ułożyłem w wieku 2 lat. Tak, i tak to się zaczęło. No a teraz właśnie robię tego typu właśnie rzeczy. Panie Waldemarze, jak to jest? Jak w ogóle można uczyć informatyki, żeby była jasna i przejrzysta i żeby może ktoś, kto nie ma na przykład takiego polotu jak Wiktor, też jakby ogarnął tą informatykę? Myślę, że jest to kwestia podania tego uczniowi. Myślę, że jest to kwestia podania, pokazania tego w bardzo prosty sposób. I myślę, że jest to też, jak to się mówi, danie wędki, a nie ryby, czyli postawienie problemu i szukanie jakiegoś rozwiązania wolnymi kroczkami. Podpowiadanie, naprowadzanie, ale niekoniecznie dawanie gotowych rozwiązań. I to chyba jest tak naprawdę najtrudniejsze, bo dzisiaj tak naprawdę młodych ludzi nie trzeba namawiać do tego, żeby usiedli przed komputerem. No nie, wręcz przeciwnie. Nie. Trzeba ich od tego komputera odciągać. Dokładnie. A jeżeli już siedzą, to trzeba znaleźć taką receptę, żeby to siedzenie było kreatywne. Jak w przypadku naszego małego geniusza, prawda? Tak, dokładnie. Tutaj tkwisz szkopuł. Wiktor właśnie jest dowodem na to, że programowanie to nie jest tylko zajęcie dla osób starszych, dorosłych, tylko dla osób, które już są w branży, tylko jest to jest właściwie zadanie dla każdego. Może każdy programować. My informatyki uczymy już właściwie od szkoły podstawowej, prawda? Szkoła podstawowa uczy już na takim poziomie, na jakim oczywiście może, czyli edukacja poprzez zabawę. Natomiast jeżeli chodzi o Wiktora... I to jest kierunek programowanie, prawda? Tak, nie gry, ale właśnie programowanie. I... Tak. Bo czasami rodzice pochopnie widzą na przykład dziecko, które siedzi cały czas przed komputerem. Mhm. Okazuje się, że dziecko się edukuje poprzez ten sposób, poprzez tę właśnie że formę, że może, a nie tylko, wychodzi. Że wychodź właśnie na podwórko. Właśnie myślę, że o to chodzi, dokładnie. Mhm. Pani Ewelino, no chyba jesteście dumni z tegorocznego geniusza? Oj, bardzo jesteśmy dumni. Padliśmy na pomysł w Wyższej Szkole Biznesu z Nowego Sącza, żeby zorganizować takie pierwsze w Polsce informatyczne talent show i to jest, że tak powiem, owoc naszego talent Ilu show. Kandydatów się zgłosiło do tytułu? 80 kandydatów. Do półfinału dostało się 17, a 6 już do finału. No i to jest nasz... Aha. A jakie były inne jeszcze projekty oprócz Wiktora projektu? No też były tutaj projekty z gier komputerowych, robotyki, także jakby no zakres był dość mocno szeroki. Cała branża IT. Ale Wiktor wykasował resztę? Ciężko było wybrać? No ciężko było wybrać, na szczęście ja nie musiałam wybierać, tylko komisja konkursowa. To było zaskoczenie dla ciebie, czy byłeś pewien, że wiesz, jesteś najlepszy? Czy byłem pewien, że jestem najlepszy?
według mnie z tego względu, że na przykład ja się nie zajmuję rzeczami, które się naprawdę przydadzą w życiu, a nie grami, które są tylko tak jakby odskoczem od życia codziennego. Ale słuchaj, grasz też na komputerze? Nie, nie gram, nie zajmuję się grami, jakoś mnie to nie interesuje. No proszę. Właśnie... Uważam, że to jest strata czasu i energii elektrycznej. No hit! Ale ja chciałam tylko zauważyć, że mieliśmy geniuszy, którzy tworzą te gry komputerowe, więc jakby trochę odwrotna strona, także myślę, że też nie można dyskryminować. Oczywiście, nie chcemy generalizować, nie chcemy dyskryminować, ale chcemy podążyć za tym, co powiedział nasz geniusz, co powiedział Wiktor, że to jednak bardzo łatwo zagubić ten balans i gry w pewnym momencie, a właściwie bardzo szybko stają się właśnie stratą czasu, nie mówiąc o energii elektrycznej. I dużo innych oczywiście minusów możemy w tym momencie wymienić, ale chcielibyśmy jednak skupić się na tym, jak znaleźć plusy. Jak dbać o dziecko, jak czuwać nad dzieckiem, żeby ono jednak szło w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o te komputery? No tutaj podstawą myślę, że jest zaufanie do dziecka, czyli ufamy, ale sprawdzamy, tak? Przyglądamy się temu, co dziecko robi przed komputerem, czym się zajmuje, jakie kontakty nawiązuje. I kierować? I kierować, tak, myślę, że kierować. Idziemy w kierunku programowania, idziemy w kierunku programowania. Wiktor, jak to u ciebie wygląda, słuchaj? Co mógłbyś polecić nam, swoim rówieśnikom? Też oglądają nas rodzice twoich rówieśników i zastanawiają się, jak, kurczę, przekonać tego mojego małego Gałgana, żeby z tych gier komputerowych przeszedł jednak do czegoś bardziej kreatywnego. Na przykład zachęcić go do tak jakby nauki programowania. Na przykład jest coś takiego, bo nie wszystkie gry są złe. Na przykład jest taka gra jak Foldit. To nie jest zwykła gra, tylko to jest taki program, którym się sobie składa białka w postaci grając tak naprawdę. I można w tym tam po prostu przydzielane punkty za to. I te białka są później przesyłane do projektu Rosetta.com, który przetwarza w wysokich mocach obliczeniowych te informacje. I dzięki temu to białko może na przykład służyć w leczeniu jakiejś choroby. Także niekoniecznie gry są... Rozumiem, że jest to sprawa skomplikowana. Ale można właśnie przekierować dziecko z gry takiej na taką, która ci rozwija i pomaga, ale czasami jeszcze też są te gry komputerowe, którym kierujesz samochodem, później ci się w życiu też to przydaje. Słuchaj, stary, tak prostszym kątem. Jak myślisz o przyszłości, teraz masz lat 16, czyli w której jesteś klasie? W pierwszej w technikum. W pierwszej technikum. Jak myślisz o przyszłości, to gdzie się widzisz? Na studiach pewnie właśnie w Nowym Sączu. Czyli Nowy Sącz. I pani Melina tutaj uśmiech od ucha do ucha. No, ale tutaj nagrodą w konkursie była też właśnie voucher Wyższej Szkoły Biznesu z Nowego Sącza. Naprawdę? Już jest, że tak powiem. Ale wiemy, że też matura też będzie dobrze. Ale wszystko. Nie, jeżeli już masz miejsce, to właściwie po co matura? Nie, to już teraz wyluzuj. Nie, to już spokojnie. Ale to nie jest taki typ, który wyluzuje? Nie jest. Dlatego tym bardziej mogę sobie pozwolić na taki żart i dowcip. Tak. Na koniec. Słuchaj, ja jednak spróbuję zgłębić troszeczkę tę materię. Przełóżmy jednym zdaniem albo w dwóch zdaniach na język zrozumiały dla Tomasza Wolnego. W czym twoja praca pomoże nam w życiu codziennym? Na przykład, o co w niej chodzi, słuchaj? No w mojej pracy, jeśli chodzi o decentralizację, tym się zajmuję na co dzień, pomoże to zwykłym ludziom w tym, że po prostu staną się niezależni od rządów, korporacji wielkich po prostu i po prostu będą tak jakby równi i wolni. Równi i wolni. No, proszę pana, bardzo. Geniusz. Mamy nadzieję, że tak będzie. W 100% zrozumiałe. Gratulujemy tobie raz jeszcze. Będziemy się przyglądać twojej karierze. Trzymamy pan Waldemar Lipiński oraz pani Ewelina Łasińska. Trzymamy cię za słowo, jeżeli chodzi o tych równych i wolnych. I my pozdrawiamy też Tymona Radzika, który był u nas niedawno. Tak, też 16-latek, inny genialny. Dziękujemy wam bardzo. A teraz lecimy do kuchni.